tuż jak Bóg. Ostatnia konferencja na temat aniołów, będzie ona miała charakter takiego małego wykładu, ale wykładu bardzo ciekawego, bo odnoszącego się do życia duchowego dziewięciu chórów anielskich. Temat jest przeciekawy, bo okazuje się, że każdy z chórów anielskich ma bardzo konkretne zadania, jest inny, no i stanowi pewną lekcję i zadanie także dla nas. Zanim jednak przejdziemy do dziewięciu chórów i czy w ogóle jest dziewięć chórów, bo może jest ich więcej, może jest ich mniej, chciałbym zacząć od tego, jak aniołowie pojawiają się w Biblii i jakie wnioski możemy z tego wyciągnąć. Po pierwsze, z Biblii dowiadujemy się, że aniołowie są istotami duchowymi, nadrzędnymi względem ludzi. To znaczy, w hierarchii stworzeń stoją wyżej niż ludzie i są bliżej Pana Boga. O tym mówi chociażby Psalm 8, list do Hebrajczyków. Dowiadujemy się także, że aniołowie, chociaż w naszych wyobrażeniach podobni do nas, nie przypominają wyglądem nas, bo wyglądu nie mają, są duchami. A sam Pan Jezus mówi, że się nie żenią ani za mąż nie wychodzą. Znaczy, nie ma pomiędzy nimi takich relacji jak między nami. Zresztą różnica między jednym a drugim aniołem to nie jest taka sama różnica jak między jednym a drugim człowiekiem. Bo między nami jest różnica osobowa. Ja jestem Mateusz, to jest Pan Adam. Różnica osób. A między aniołami jest różnica gatunku. To znaczy, jeden anioł od drugiego różni się między sobą jak pies od kota. Dwa różne gatunki. Dalej dowiadujemy się, że liczba aniołów jest ogromna. Mówi o tym Psalm 68, Apokalipsa, Ewangelia Mateusza. Co więcej, w liście do Kolosan od świętego Pawła dowiadujemy się, że nie należy oddawać im uwielbienia przysługującego Bogu, bo oni nie są bóstwami, nie są bogami. Podlegają Bogu i są stworzeni. Dowiadujemy się także, że służą ludziom i ich ochraniają. Psalm 34 mówi o posyłaniu anioła do ludzi, aby go strzegł, nie uraził stopy o kamień. Wreszcie służą nie tylko nam, ludziom, ale służyli także Jezusowi. Pamiętamy scenę w Ogrójcu, kiedy Pan Jezus zmęczony przed męką, pocieszany jest przez anioła. Zresztą tradycja chrześcijańska podawała, że także Pan Jezus jako człowiek miał swojego anioła stróża i nie był to byle jaki anioł stróż, bo miał nim być sam święty Michał Archanioł. Jest to zgodne z tradycją żydowską, dlatego że świętego Michała Archanioła synagoga obrała jako swojego szczególnego obrońcę i orędownika. Był aniołem opiekuńczym narodu wybranego. Co więcej, z Biblii dowiadujemy się, że część aniołów upadła i służy szatanowi, Lucyferowi. O tym mówi chociażby 12 rozdział Księgi Apokalipsy. Święty i wielki Augustyn z Hippony mówił, że aniołowie zostali stworzeni pierwszego dnia. Bóg stworzył wtedy niebo i ziemię, światłość i ciemność. Niebo i światłość to symbole świata duchowego, rozumnego. Tradycja katolicka waha się, zwłaszcza na początku. Ile jest chórów anielskich? Ta liczba waha się od 7 do 11.
I wreszcie święty Ambroży i pseudo Dionizy Areopagita, którego będę tutaj nazywał dla skrócenia nazwy Dionizem, wprowadza porządek i mówi tak. Są trzy triady, czyli 3 razy 3, łącznie 9 chórów anielskich. I chciałbym, żebyśmy się teraz przyjrzeli poszczególnym chórom, bo każdy z nich prowadzi inne życie duchowe i ma inne zadania, a będzie nam to potrzebne, że kiedy znajdziemy się w konkretnej sytuacji, żeby przywołać do siebie i prosić o modlitwę anioła, który będzie nam w tej sytuacji najbardziej pomocny. Zaczynamy od serafinów, najwyższego rzędu aniołów. Izajasz pisze tak. Ujrzałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały przed Nim, każdy z nich miał po 6 skrzydeł. 2 skrzydłami zakrywał swoją twarz, 2 okrywał nogi, a 2 latał. I wołał jeden do drugiego: Święty, święty, święty jest Pan zastępów, cała ziemia pełna jest Jego chwały. To jest 6 rozdział Księgi proroka Izajasza. Słowa, które słyszymy od proroka, wypowiadały serafiny jako część hymnu, który nieustannie trwał przed Bogiem. Ten hymn znamy bardzo dobrze, bo przecież śpiewamy go przed konsekracją chleba i wina. Święty, 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 Pan Bóg zastępów. I warto sobie w tym momencie, kiedy śpiewamy ten hymn, włączać się w ten śpiew seraficki. Łączymy się z aniołami, którzy nieustannie śpiewają go przed Bogiem. Ten hymn przypomina, że liturgia ziemska jest jakby odbiciem lustrzanym tego, co dzieje się w niebie. To dzieje się przed tronem Boga, a u nas dzieje się na ołtarzu. Samo słowo serafin pochodzi z języków starożytnych i oznacza płonąć, palić się, spalać. W ten sposób w imieniu tym zawarta jest pewna sugestia, że serafini to istoty mające związek z ogniem. Niektórzy mówili nawet, że powstały z bezdymnego ognia. A zatem serafini to ci, którzy płoną. I niektórzy mówili, że nie byli posłańcami. Serafini nie schodzili na ziemię, bo byli tak blisko Boga, że wręcz byli do Niego przywiązani. Jeżeli chodzi o życie duchowe serafinów, to jest ono przede wszystkim spalaniem się z miłości. A zatem jeżeli człowiekowi w życiu miłości brakuje, albo miłości za mało okazuje, to powinien modlić się do serafinów, bo one są aniołami miłości. Miłości, którą pałają do Boga, ale też przepełnieni miłością, którą Bóg obdarza ich jako aniołów stojących najbliżej Jego osoby. Drugim chórem anielskim są cherubini. W języku polskim możemy ich nazwać również cherubinami, a w liczbie mnogiej mówimy cherubinowie albo cherubini. Sama nazwa pochodzi od języków starożytnych i oznacza błogosławieństwo, modlitwę, poświęcenie, czyli bardzo szlachetne rzeczy. W 3 rozdziale Księgi Rodzaju dowiadujemy się, że kiedy Adam i Ewa zostali wygnani z raju, to cherub strzegł drogi do drzewa życia, żeby człowiek nie sięgnął po owoc z drzewa życia, który dawał nieśmiertelność. Dlaczego? Dlatego, że po grzechu człowiek stał się śmiertelny i była to właściwie konsekwencja tego czynu w tym sensie, że Pan Bóg
nie mógł dopuścić, żeby człowiek był nieśmiertelny po grzechu. Wiecie dlaczego? Bo stan, w którym człowiek żyje nieśmiertelnie w grzechu ciężkim, nazywamy piekłem. A zatem Bóg uchronił nas od piekła, odbierając nam nieśmiertelność. Żebyśmy mieli szansę pozbycia się grzechu i dopiero wtedy chwycić za owoc życia. Bo stan, w którym jesteśmy w łasce i żyjemy nieśmiertelnie, nazywamy niebem. Bo złemu duchowi bardzo by zależało na tym, żeby ludzie po pierwszym grzechu podeszli do drzewa życia i uzyskali nieśmiertelność, czyli na wieki skazali się na potępienie. W Księdze Wyjścia mowa jest o cherubach, które są umieszczone po dwóch stronach arki, osłaniają Arkę Przymierza. Stary Testament mówi o nich często, aż 90 razy. To jak na aniołów, jak na chór anielski, to jest bardzo dużo. Nowy natomiast Testament mówi o nich tylko jeden raz w liście do Hebrajczyków. Z tych opisów wynika, że cherubiny znajdują się w bezpośredniej bliskości Boga. I tak jak serafini goreją Bożą miłością, tak cherubini są tymi, którzy są pełni boskiej wiedzy i są utożsamiani z mądrością. Bóg udziela im wiedzy i mądrości i roztropności. Zazwyczaj przedstawiani są jako ludzie ze skrzydłami lub jako skrzydlate zwierzęta. Jeżeli ktoś chciałby nawiązać przyjaźń z cherubinami, to powinien to robić w sytuacjach, kiedy brakuje mu mądrości, rozeznania, kiedy nie wie, nie potrafi pojąć, nie może rozeznać woli Bożej. Zresztą w kontemplacji mówi się o dwóch rodzajach poruszeń, czyli o kontemplacji serafickiej i kontemplacji cherubinowej. Kontemplacja seraficka polega na tym, że kiedy się modlimy, to natchnienie rozpala w nas serce, miłość, kochamy. Przypominamy serafinów. A kiedy przychodzi kontemplacja cherubinowa, to do naszego intelektu, do naszej głowy przychodzą natchnienia, które nam poszerzają spojrzenie na Boga, na Jego wolę, na postrzeganie świata, poznanie samego siebie. Cherubini określani są jako ministrowie Boga, pełnią Jego rozkazy. Ponadto objawiają Bożą obecność i potęgę. Są przynajmniej trzy funkcje cherubinów. Po pierwsze, strzegą drogi do drzewa życia. My dobrze wiemy, że tym drzewem życia jest krzyż Pana Jezusa, a owocem tego drzewa jest Najświętszy Sakrament. I cherubini strzegą, dlatego Arka Przymierza była osłonięta przez nich, a jak pójdziemy do niejednego kościoła, to tabernakulum jest chronione przez cherubinów, bo to są aniołowie, którzy strzegą Najświętszego Sakramentu, czyli owocu drzewa życia. Druga funkcja cherubinów to podpora dla tronu Bożego i straż Arki Przymierza, czyli Bożego prawa. Wreszcie Biblia mówi o tym, że to może wydawać się trochę śmieszne, ale taki jest opis biblijny, że cherubini stanowią środek lokomocji dla Boga. Tak są opisywani. Że Bóg jeździ na cherubach, tak sobie to wyobrażano. Kolejny chór, trzeci, trony. Święty Tomasz z Akwinu naucza, że trony wypełniają sprawiedliwie wyroki boskie. Jak Pan Bóg coś zadecyduje, to trony to wprowadzą w życie. O tronach wspomina Apokalipsa,
gdzie mowa jest o 24 starcach siedzących na tronach przy tronie Bożym i oddających chwałę Bogu. Prorok Ezechiel opisuje trony jako anioły o czterech twarzach i czterech skrzydłach. Dlaczego cztery twarze? To znaczy widzą, słyszą i czują we wszystkich kierunkach. Są ponad wymiarami. I tak jak my żyjemy w trzech wymiarach, tak oni żyją w setkach wymiarach. W przeszłości, w teraźniejszości, w przyszłości, tu i tam, we mnie i poza mną, w niebie, na ziemi. Podtrzymują i niosą Boży tron, stąd ich nazwa. Oczy, które są wokół nich, to symbol wszechwiedzy Boga. Trony znajdują się zawsze w obecności Najwyższego. Pokorne, pełne pokoju, uległości. No przecież to wielka sprawa, żeby zgodzić się na to, żeby być tronem, krzesłem dla Boga. To wielcy święci to mieli, tak? Że nawet nie, że staję przed Bogiem. Ja mam być takim tronikiem, takim taborecikiem, na którym sobie Pan Jezus przycupnie. Wymaga to wielkiej pokory. Wykonują te Boże wyroki bez pychy, bez jakiejś ambicji. Im chodzi tylko o to, żeby Boża wola realizowała się w świecie. Promieniują doskonałością i dobrocią. A zatem powinni być wzywani wtedy, kiedy brakuje nam posłuszeństwa, stabilności, wierności. Trony, jak mówi święty Tomasz z Akwinu, są zawsze i trwale przy Bogu i z Bogiem. To jest też życie duchowe tronu. Być z Bogiem zawsze i wszędzie. Trwale. Kolejny chór. Panowania. Swoistym zadaniem aniołów tego chóru jest realizowanie panowania Boga nad stworzeniami, a także kierowanie działaniami aniołów z niższych rzędów. Dionizy pisze tak. Panowania uczestniczą w niebiańskim panowaniu, wolnym od wszelkiej innej motywacji i przez wspaniałomyślność swojej wolności uczestniczą w Bożym panowaniu, które wolne jest od pogardliwego poddaństwa i uniżenia. Duchy tego chóru dążą do prawdziwego panowania Boga i w całkowitym poddaniu się Bogu kształtują siebie i wszystkie inne podległe im stworzenia. A święty Bernard z Clairvaux mówi o panowaniach tak. Wydaje się nam, że panowania do tego stopnia przewyższają wymienione już zastępy, że zdają się one jakby oddanymi do ich usług. Od panowań zależą więc rządy księstw, opieka potęg, działanie mocy, objawienia archaniołów, troskliwość aniołów. W panowaniach dane nam widzieć nieskończony majestat Pana, którego wola utożsamia się z władzą, a władza rozciąga się na wszechświat i wieczność. Panowania panują, ale to ich panowanie spełnia się w zależności od Najwyższego, któremu służą. Mamy już jakiś obraz tych panowań, czyli duchów, które zarządzają dworem niebieskim, ale zarządzają też światem. Henri Marie Boudon, żyjący na przełomie XVII-XVIII wieku, pisał tak. Specjalnym zadaniem tych duchów jest ukazanie nam woli Boga. Można powiedzieć, że są one sekretarzami stanu wielkiego Króla Jezusa. Nauczą nas, jak być panami samych siebie i tych wszystkich rzeczy, dzięki którym zostaliśmy wyniesieni ponad wszelkie stworzenie. A zatem panowania uczą nas opanowania, panowania nad samym sobą, nie uleganiu pokusie, nie poddawaniu się mocnym emocjom, podporządkowaniu się sercu w tym sensie, że podporządkowaniu się woli Bożej, która mi jest objawiona i podporządkowaniu się rozumowi, który też jest darem od Boga.
Kolejny chór. Moce. Zadaniem mocy jest umacnianie wierzących cnotami i czynienie cudów. I z tego są znani, że moce czynią cuda. W Ewangelii Pan Jezus mówi o mocach niebieskich, które zostaną wstrząśnięte. Święta Hildegarda, opierając się przecież na swoich wizjach, opisuje moce. Mówi, że umacniają cnotę w człowieku, wspierają w walce duchowej. Mają twarze jak ludzie, a od ramion w dół błyszczą jasnym blaskiem. Wstępują w serca wierzących i z gorącą miłością budują w nich wysoką wieżę ich dzieł. Moce to duchy, które dzielnie walczą przeciw zasadzkom szatana. Podejmują walkę przeciwko piekielnym zastępom. Wreszcie ich zadaniem jest nieustanne troszczenie się o to, żeby moje myśli, intencje, modlitwy i prośby znalazły się przed Bogiem. Niosą do Boga w cudowny sposób. Są aniołami cudów. Kolejny chór. Potęgi. Zadaniem aniołów z tego chóru jest władza wykonywania rozporządzeń Bożych i walka ze złymi duchami. To jest ten chór, który stoi na pierwszej linii frontu w walce z mocami piekielnymi. Jeżeli ktoś w swoim życiu doświadcza jakiejś napaści piekielnej, napaści złego ducha, nawrotu nałogu, to powinien wzywać potęgi. Nazwa potęgi, inaczej władza, oznacza zaprowadzanie porządku. Apostoł pisał, kto przeciwstawia się władzy, przeciwstawia się porządkowi Bożemu. Dlatego Dionizy powiada, że nazwa potęgi oznacza jakieś rozporządzenie dotyczące już to przyjęcia zleceń Bożych lub czynności Bożych, których wyżsi dokonują w niższych, aby ich podnieść do góry. To jest zadanie potęg, podnoszenie do góry, żeby człowiek nie upadł w piekło, tylko cały czas dążył do nieba. Święty Grzegorz Wielki mówi, że to oni mają zwierzchnią władzę nad złymi duchami, że to piekło się musi ich słuchać, jak przychodzi moment kryzysu i Bóg mówi dosyć, nie przejdziesz, nie przemożesz, nie zniszczysz. To potęgi stają ze swoją potęgą, władzą i mocą i mówią dosyć, basta, koniec. Będziecie nam posłuszni. Święty Bernard pisze tak. Wyższe od mocy są potęgi. One to powstrzymują siły ciemności i poskramiają ich zapędy, szkodzenia ludziom. Pozwalają szkodzić tylko wtedy, gdy szkoda obrócić się może w korzyść. I dochodzimy tu do ważnego wątku. Zło dzieje się na świecie z powodu dopustu Bożego. Jaka to jest dziwna myśl, że Bóg dopuszcza zło. I święty Augustyn, który się zastanawiał nad tym, powiedział zdanie, które mrozi krew w żyłach. Bo mówi tak. Jeżeli Bóg dopuszcza zło, to tylko po to, żeby nie wydarzyło się zło jeszcze większe. Jeszcze raz. Jeżeli Bóg dopuszcza zło, to tylko po to, żeby nie wydarzyło się zło jeszcze większe. To aż ciarki przechodzą na myśl o tym, że jeżeli mnie spotkało wielkie zło i Bóg dopuścił je, to jakie zło musiało mnie spotkać, mogłoby mnie spotkać, gdyby nie dopust Boży. To jest myślenie anielskie. Wspomniany wcześniej Henri Marie Boudon pisze o tym chórze tak.
Kiedy widzimy chmury burzowe zbierające się nad Kościołem, nad państwem, knowania przeciw tym, którzy pracują na chwałę Pana, nadzwyczajne spiski związane w celu zniszczenia dobra przeznaczonego dla diecezji, miasta czy kraju, wówczas powinniśmy poświęcić się częstemu oddawaniu czci tym potęgom, które mogą obalić i zniszczyć potężne, a zarazem nędzne knowania piekła. A zatem, jak jest moment kryzysu w społeczności, w Kościele, w diecezji, w kraju, wzywajmy nasze mocne potęgi. Wreszcie kolejny chór księstwa, nazywany również zwierzchnościami. Księstwa lub zwierzchności. Zadaniem aniołów z tego chóru jest roztaczanie opieki nad terytoriami, wspólnotami, narodami. Dionizy pisze tak: zwierzchności oznaczają władzę przewodzenia, prowadzenia i kierowania w sposób, w jaki Bóg prowadzi i kieruje. Pociągają one niższe duchy, by odwzorcowywały i objawiały ten sposób Bożego kierowania. A święty Alojzy Gonzaga w swoim dziełku o aniołach pisze tak: zwierzchności nazywają się tak, ponieważ ta ostatnia hierarchia ma za zadanie pilnować wykonywania przez stworzenia Bożych zarządzeń, a duchy pierwszego chóru w tej hierarchii wyobrażają samego najwyższego zwierzchnika wszystkich i są stawiane przez niego na czele rządów przeróżnych prowincji i krajów. Otrzymują bezpośrednie rozkazy od Boga, poddając je niższym od siebie aniołom i pomagają w ich wykonywaniu. Idziemy dalej. Archaniołowie. O tych archaniołach na naszych rekolekcjach już usłyszeliśmy sporo. Przypomnę tylko, że ich zadaniem jest opieka nad ludźmi, nad narodami, przekazywanie hierarchii kościelnej boskiego objawienia. W ten sposób wprowadzają porządek i wiedzę w świat. I spośród wszystkich archaniołów znamy po imieniu przynajmniej trzech, czyli Michała, Rafała i Gabriela. I na ten temat nie będę już tutaj się rozwodził, bo na temat tych aniołów mieliśmy osobne konferencje. Wreszcie ostatni chór. Aniołowie stróżowie, albo po prostu aniołowie. Święty Mateusz w Ewangelii pisze tak: strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. To tekst, który sugeruje, że są aniołowie odpowiedzialni za adorację Boga i strzeżący ludzi. Występują często na kartach Pisma Świętego. W nauczaniu Kościoła są wymieniani już od pierwszych wieków i to przez wybitnych myślicieli chrześcijańskich. Święty Cyprian nazywa ich przyjaciółmi. Bazylii mówi, że są pedagogami. Ambroży, że są pomocnikami. Hieronim twierdzi, tak wielka jest godność duszy, że każda ma ku obronie anioła stróża. A święty Bazylii mówi, niektórzy między aniołami są przełożonymi nad narodami, inni zaś dodani każdemu z wiernych. Augustyn szybko dodaje, wielkim jest staranie, jakie ma Pan Bóg o ludzi. Wielką nam miłość okazał przez to, że ustanowił aniołów, aby nas strzegli. Wśród świętych, którzy odznaczali się szczególnym nabożeństwem do aniołów, wymienić należy świętą Cecylię, świętą Franciszkę, błogosławionego Dalmacjusza. Mieli oni często poprzestawać z aniołami, z aniołem stróżem. Tak zresztą o aniołach mówił święty Stanisław Kostka, nasz patron, święty Franciszek Salezy, święty Jan Bosko. Ze świętym Janem Bosko jest związana ciekawa historia, że kiedy on wołał o pomoc anioła stróża, to ten posyłał mu jakiegoś tajemniczego psa, który stawał w jego obronie. Zauważmy, że Księga Tobiasza też mówi, że szedł Tobiasz, Rafał i pies. Także stanie w obronie. Kiedyś widziałem taki filmik
w internecie, gdzie matka szła z dzieckiem i z psem. I z naprzeciwka wyleciał drugi pies i do tego dziecka, żeby go ugryźć, pożreć i tak dalej. A ten pies stanął w takiej obronie, chociaż był mniejszy od tego, który atakował, że go pokonał i przegonił. Niesamowita rzecz. 9 chórów anielskich, 9 potężnych cywilizacji. Czasami ludzie pytają, czy istnieje życie poza ziemią, czy istnieją obce cywilizacje, czy się z nami kontaktują, czy my możemy się kontaktować z nimi. I odpowiedź jest prosta. Tak, istnieją. Mamy przynajmniej 9 obcych cywilizacji, z którymi możemy łapać kontakt, które się do nas odzywają, które przychodzą nam z pomocą, które lądują na naszej planecie i niektórym ludziom objawiają się nawet widzialnie. A zatem chciałbym, żeby już tradycji stało się zadość i podziękować aniołom za to, że są blisko nas, żebyśmy zaśpiewali naszą pieśń do anioła stróża. No więc proszę przygotować gardła, przeponę, wziąć głęboki oddech, zaczerpnąć świeżego powietrza, serce nastawić do śpiewu, żeby się 2 razy pomodlić. No i zaczynamy. Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie, zawsze stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż mnie od wszelkiego złego i prowadź do życia wiecznego. Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie, zawsze stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż mnie od wszelkiego złego i prowadź do życia wiecznego. I z całego serca. Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie, zawsze stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż mnie od wszelkiego złego i prosto.